Na skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Za skrzyżowaniem będziemy się zatrzymywali. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma zakazu zatrzymywania się, mimo że na zdrowy rozsądek nie powinniśmy się tu zatrzymywać, ale zatrzymanie się jest dozwolone. W tej chwili jest sobota rano, nie ma wielkiego ruchu, więc nie będzie krzywdy. Niemniej jednak po zatrzymaniu proszę włączyć światła awaryjne, ponieważ jest mgła, możemy być niewidoczni. Autobus jest szary, mgła jest szara, i żeby ktoś nam w kufer nie wjechał. Jest to ulica Barska dla ułatwienia. I jedziemy. I tutaj padnie polecenie, widoczność jest słaba. Następny bieg. Proszę się zatrzymać w najbliższym możliwym miejscu przed tą tablicą. I zatrzymujemy się nad przy znaku, tak żeby co najmniej 10 metrów, jeszcze troszeczkę. O, tu będzie dobrze. Zatrzymujemy się, włączamy awaryjne, wyłączamy kierunkowskaz. Teraz tak, jaka różnica była między tamtą zatrzymaniem a tym? Tak samo na jezdni, czyli jak najbliżej prawej krawędzi, równolegle do niej. Ale tutaj nie używamy kierunkowskazu. Są to pasy wyznaczone, więc my możemy się pałętać bezkarnie, bez sygnalizacji w obszarze swojego pasa. Zmiana pasa dopiero następuje wtedy, kiedy przekraczamy linię przerywaną. I teraz egzaminator mówi, jest w porządku, ruszamy. Czyli proszę wyłączyć światło awaryjne. I jedziemy. Rozejrzeć się. Bez kierunkowskazu, mimo że odjeżdżamy od krawędzi jezdni. I teraz wiemy, czym się różni to zatrzymanie na jezdni i tam na zatrzymanie na jezdni, z tym, że tam pasy są niewyznaczone, to są pasy wyznaczone.